Przemysław Semczuk przedstawia podcast oryginalny z serii Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Często słyszę pytanie, którą swoją książkę lubi pan najbardziej? Tu nie ma dobrej odpowiedzi. Po prostu nie chodzi o lubienie, chodzi o odkrywanie. Pracując nad żywiołami, kilkakrotnie trafiałem na historie, o których nikt nie miał pojęcia. Gdy pytałem o jakieś wydarzenie, moi rozmówcy byli nawet zdziwieni. Choć mieszkają w danym miejscu pół wieku albo dłużej, nie mieli pojęcia, że tuż obok doszło do jakiegoś wypadku czy katastrofy. Ale są też historie znane, często przypominane w mediach. Wydawać by się mogło, że w nich nie ma już nic nowego do odkrycia. Wiele osób już o tym mówiło, pisało, powstawały reportaże, a nawet filmy. I wtedy okazuje się, że jest jednak coś, o czym nie mieli pojęcia, na co nie wpadli. Czegoś się nie dowiedzieli. Coś, co wywraca tę historię do góry nogami. I właśnie te sprawy budzą największe emocje. Można powiedzieć właśnie, że te lubię najbardziej. Taką historię poznamy, a może przypomnimy sobie dzisiaj. Przynajmniej część z was o niej już słyszała, a ci, którzy słyszeli, znają pewną legendę. Tak, legendę, bo wszystko wskazuje na to, że wydarzenia, o których mowa, to właśnie legenda. Zresztą ocencie sami. Zanim zaproszę do słuchania, chciałbym podziękować redaktor Agacie Kozdybale z Polskiego Radia Lublin. Od lat wspiera mnie w pisaniu, teraz podzieliła się cennymi doświadczeniami radiowymi, które wykorzystam jako początkujący przed mikrofonem. A zatem ruszamy w podróż do 13 grudnia 1900. A nie chodzi o 1981, zresztą zaraz się wszystko wyjaśni. Będzie to wyjątkowy 13 grudnia, niestety tragiczny. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Ogień. Poprawka 106. W styczniu 1979 roku na ekrany polskich kin wchodzi film Włodzimierza Olszewskiego Próba ognia i wody. Premiera wyczekiwana, bo już w połowie 1978 roku magazyn Ilustrowany Film zamieścił duży fotoreportaż z planu zdjęciowego. Fotosy zapowiadały mocne kino katastroficzne w iście amerykańskim stylu. Widzowie przepadają za takimi filmami. Jest ich jednak mało. Oscarowe produkcje jak Tragedia Posejdona czy Płonący wieżowiec rzadko goszczą w polskich kinach. Nikt nie ma złudzeń, że Próba ognia i wody nie dorówna amerykańskim filmom. Realistyczne sceny wymagają ogromnych nakładów finansowych i zaawansowanej techniki. W polskim kinie brakuje i jednego, i drugiego. Mimo to film budzi spore emocje. Publiczność doskonale wie, że w przeciwieństwie do zagranicznych filmów, rodzimy scenariusz oparto o autentyczne wydarzenia. Scenariusz będący jednocześnie adaptacją powieści dziennikarza Andrzeja Brauna, opublikowanej pod tym samym tytułem. Powieści, która powstawała kilkanaście lat. Dlaczego tak długo? To pytanie jeszcze bardziej pobudza ciekawość widzów. Bohaterami filmu są dziennikarz i inżynier. Dziennikarz Marek Tarłowski, w tej roli debiutujący na dużym ekranie Jerzy Kryszak, prowadzi własne śledztwo dotyczące pożaru remontowanego w stoczni gdańskiej tankowca Ornak. Podczas prac spawalniczych w siłowni jeden z pracowników odkręca zawór przerabianego właśnie rurociągu. Ropa tryska wprost na palnik pracującego spawacza. Maszynownia w ułamku sekundy staje w płomieniach. Próby gaszenia wodą nie dają rezultatu. Jedynym wyjściem jest zduszenie ognia poprzez wpuszczenie do wnętrza statku dwutlenku węgla. Jednak w środku wciąż są żywi ludzie. Istnieje szansa na ratunek poprzez wycięcie otworu w kadłubie.
Jednak tą drogą do płonącej maszynowni wtargnie powietrze i podsyci ogień. To doprowadzi do potężnej eksplozji zbiorników z paliwem, która zniszczy nie tylko statek, ale i część stoczni. Zginą setki ludzi. Decyzja wydaje się oczywista. Trzeba poświęcić życie tamtych 13. Podejmuje ją inżynier Roman Janicz, w tej roli Edward Linde Lubaszenko. I choć zostaje oczyszczony z zarzutów, musi stawić czoła odpowiedzialności moralnej. Dziennikarz próbuje wyjaśnić, czy było inne wyjście. Czy tych 13, właściwie 12, dało się uratować? 13 jest stoczniowiec, który tamtego dnia miał bumelkę. Miał zginąć, a teraz może spojrzeć w oczy Janiczowi, który skazał go na śmierć. Jednak dziennikarz nie ma tyle szczęścia. Najpierw kilkakrotnie mijają się z inżynierem, aż ten w końcu znika. Jednocześnie stawiane przez dziennikarza niewygodne pytania wywołują reakcję. Dyrekcja stoczni naciska gdzie trzeba. Naczelny gazety, nie wiemy jakiej, od początku nie chce przypominać o tej tragicznej sprawie. Odchodząc na nowe stanowisko, zostawia Tarłowskiemu wolną rękę. Jednocześnie ostrzega, że przeciwstawianie się może go wiele kosztować. Nie wiemy, komu Tarłowski się przeciwstawia, ale ówczesny widz doskonale domyśla się, że chodzi o władzę. Redaktor Tarłowski za namową kolegi publikuje tekst bez komentarza. Podaje tylko suche fakty. O tej zdarzyło się to. O tej doszło do tego. Mimo to artykuł wywołuje wiele emocji. Dowiadujemy się o tym od osób, które teraz nie chcą już rozmawiać z reporterem. To w jego stronę padają oskarżycielskie pytania. Czy pan wie, co pan narobił? My tu żyjemy. Po czasie dziennikarz uświadamia sobie, że artykuł był niepotrzebny i krzywdzący. Chce porozmawiać z Janiczem, wyjaśnić, ale ten przepada jak kamień w wodę. W końcu spotykają się i... Tytuł filmu wydaje się oczywisty. Walka dwóch żywiołów, ognia i wody. Ale czy tylko o to chodziło? I dlaczego film otrzymał bardzo złe recenzje? Pora przyjrzeć się prawdziwym wydarzeniom, które doprowadzą nas do wyjaśnienia wyjątkowej zagadki filmowej. Jest środa, 13 grudnia 1961 roku. Na wybrzeżu powiało chłodem. Czuć nadchodzącą spóźnioną zimę. W Stoczni Gdańskiej trwają ostatnie prace wykończeniowe na 24. dziesięciotysięczniku z serii B-54. To największe budowane w tym czasie jednostki. Drobnicowce służą do przewozu ładunków nazywanych potocznie drobnicą. Może być to stal w wiązkach, beczki, różne towary na paletach, czasem ciężarówki, traktory albo samochody. W kwietniu podczas wodowania statek otrzymał imię Konopnicka. Od tego czasu stał w basenie wykończeniowym. Przez kilka miesięcy brygady montowały w nim wyposażenie nawigacyjne, maszynownię, chłodnie i część dla załogi. Ubiegłą sobotę wrócił z krótkiego rejsu próby morskiej, podczas której sprawdzono jego stan i gotowość do eksploatacji. W trakcie prób stoczniowi inżynierowie i przedstawiciele armatora przygotowali listę usterek i koniecznych poprawek. Pracy jest sporo, a w przyszłą sobotę Konopnicka ma zostać przekazana polskim liniom oceanicznym i jeszcze przed świętami wyruszyć na Daleki Wschód. Będzie obsługiwać linię Chipolbroku, chińsko-polskiego towarzystwa maklerów okrętowych. Statki pod banderą Chipolbroku rzadko wracają do kraju. Całymi miesiącami przerzucają ładunki pomiędzy azjatyckimi portami, zarabiając dla armatora dolary. Załogi zmieniają się co pół roku, docierają do Azji lotowskimi samolotami, które w drodze powrotnej zabierają poprzednią załogę. Prace wykończeniowe zbiegły się z zakończeniem roku. W socjalistycznej gospodarce centralnie sterowanej to czas gonitwy za wykonaniem miesięcznych, kwartalnych i rocznych planów. Od tego zależą premie dla robotników. Dlatego wszystkim zależy na wywiązaniu się z terminu przekazania statku. Trzeciego terminu, bo pierwszy minął w sierpniu, a drugi w październiku. Stoczniowcy są przekonani, że tym razem uda się wypełnić zobowiązanie.
Armator ma wątpliwości, bo prac jest naprawdę dużo. Najwięcej w maszynowni. Sporo malowania, układania izolacji i próba chłodni ładunkowych, które muszą zostać odebrane przez inspektorów Polskiego Rejestru Statków. Konopnicka ma pływać całymi miesiącami w gorącym azjatyckim klimacie. Dlatego chłodnie muszą pracować bez przerwy w 48-godzinnym reżimie. Jeśli z jakiegoś powodu zostaną wyłączone, nie otrzymają homologacji. Próbę trzeba będzie przeprowadzić ponownie, a na to nie ma już czasu. We wtorek rano główny budowniczy inżynier Józef Stecki zwołuje naradę szefów działów. Omawia konieczne prace i ich kolejność. To bardzo ważne, bo malarze nie mogą pracować, gdy w maszynowni wciąż jest coś spawane. Malowanie jest wykonywane głównie natryskowo, przy użyciu farb nitro. Ich aerozole i opary są silnie wybuchowe. Taki wypadek będzie tematem jednego z kolejnych odcinków żywiołów. Kończąc zebranie, inżynier Stecki przypomina brygadzistom o reżimie chłodni, które są zasilane z agregatów prądotwórczych w siłowni. Agregaty muszą być bez przerwy na chodzie, bo statek nie ma połączenia elektrycznego z lądem. W żadnym wypadku nie wolno doprowadzić do blackoutu. Poza tym pod pokładem pracuje ponad 200 osób i brak prądu stanowi zagrożenie. W takiej sytuacji powinno zadziałać oświetlenie awaryjne. Ale nie zadziała, bo ono również nie jest ukończone. Zebrani potwierdzają, że zrozumieli i rozchodzą się. Stecki nie zauważa, że na naradzie brakuje Mariana Kowalskiego, szefa rurarzy z wydziału W2. Dla nich również przewidziano kilka prac. Właściwie niewielkich, ale wymagających spawania i cięcia palnikiem acetylenowym. Na liście uwag armatora wpisano poprawkę 106. Zamontowanie trójnika na rurociągu doprowadzającym paliwo ze zbiornika rozchodowego do silnika agregatu prądotwórczego numer 4. W normalnych warunkach takie prace nie mogą być wykonywane na zatankowanym statku. Paliwo należy wypompować, jednak tym razem warunki nie są normalne. Na poprawki zostały zaledwie 4 dni i nikt nie ma zamiaru tracić czasu na opróżnianie zbiorników. Głównie dlatego, że paliwa jest zbyt dużo. W zbiornikach zasilających agregaty znajduje się 20 tysięcy litrów oleju napędowego. A w głównych zbiornikach zasilających silnik statku kolejne 200 ton. Do tego jeszcze 20 ton oleju silnikowego i mnóstwo innych łatwopalnych substancji. Zwykle, gdy paliwa jest niewiele, kilka ton, spuszcza się je po prostu do kanału portowego i wpisuje w straty. Takiej ilości jednak nie można wypompować za burtę. Trzeba podstawić barkę cysternę i to kilkakrotnie. Przepisy co prawda dopuszczają spawanie w wyjątkowej sytuacji, ale wyłącznie w asyście strażaka dyżurnego i pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. To jednak oznacza zatrzymanie wszystkich innych prac. Dlatego prościej jest zlekceważyć przepisy, zrobić szybko co trzeba, podpisać papiery, oddać statek i szykować się do świąt. W środę o 6 rano pod pokładem pracuje ponad 150 osób. Robotnicy myją ropą podłogę na najniższym poziomie maszynowni, by usunąć zabrudzenia i smary. Tu i ówdzie kręcą się malarze, robiąc ostatnie poprawki. Dużą część ekipy wykończeniowej stanowią kobiety zakładające izolację na przewodach wentylacyjnych i spalinowych. Wnętrze maszynowni to sieć setek metrów rur i kabli. Tylko mechanicy wiedzą, co którędy i dokąd biegnie. Ale tego dnia wachtę w maszynowni obejmuje mechanik Marian Warski. Do pracy przyszedł zaledwie wczoraj. Przez 6 lat pływał na jednostkach dwukrotnie mniejszych od Konopnickiej. Zmęczyła go ta robota. Chciał zejść na ląd i dostał pracę jako mechanik stoczniowy na wykańczanych statkach. Wachty są takie jak na morzu, tyle że po robocie można pójść do domu. W tak dużej maszynowni Warski jest pierwszy raz. Powiedział inżynierowi odpowiedzialnemu za wykończenie, że nie zna siłowni. Ten jednak uznał, że to nie może i za parę dni się w tym wszystkim połapie. Tym bardziej, że za parę dni Konopnicka zniknie z wybrzeża wykończeniowego, a Warski trafi na kolejną jednostkę. Póki co wysłał go do maszynowni, by pod okiem będącego na wachcie mechanika zorientował się co i jak.
Ten jednak również nie wiedział co i jak, bo na Konopnickiej był dopiero drugi dzień. Pokazał nowemu koledze ledwie kilka najważniejszych rzeczy. Tablicę rozdzielczą i agregaty. Tyle wystarczyło, bo i tak Warski nie będzie wyprowadzał Konopnickiej z portu, więc nie ma potrzeby znać obsługi silnika głównego. Warski pokręcił się jeszcze kilka godzin, sam próbując się zorientować o tyle, o ile, co do czego służy. We wtorek przyszedł na swoją wachtę punktualnie, ale musiał jeszcze coś podpisać w kadrach. Do maszynowni zszedł 20 po siódmej, ale nie zastał tam już mechanika z poprzedniej wachty. Powinien na niego czekać i przekazać mu obowiązki. Ale tamten zszedł z pokładu punktualnie. I trudno się dziwić, człowiek po nocce chce jak najszybciej wrócić do domu. Warski sprawdził książkę maszynową. Nie było w niej żadnych wpisów o pracach w maszynowni. Widział co prawda robotników, ale malowanie, mycie i układanie izolacji to nie są prace wpisywane do książki. Był za to wpis o reżimie chłodni i braku zasilania z zewnątrz. To oznaczało, że musi doglądać pracującego agregatu, który nie tylko zasila chłodnię, ale zapewnia prąd dla całego statku i pracujących wewnątrz ludzi. O 8 na pokład wchodzi ekipa z wydziału W2, spawacz Eugeniusz Antosik i pomocnik Wiktor Zychlak. Brygadzista Marian Kowalski kazał im wstawić trójnik na rurociągu zasilającym diesle. Po nich miał się pojawić ktoś z W3 i na trójniku wstawić zawór. Robota prosta, jaką setki czy tysiące razy już robili. Tyle, że uciążliwa, bo zgodnie z przepisami trzeba wymontować kawał rury i zanieść ją na warsztat. Rura ciężka i długa, 4 metry, to i wynieść ją z labiryntu siłowni nie jest tak prosto. A jak się pospawa na warsztacie, to zwykle nie będzie pasować. Łatwiej i szybciej przymierzyć i pospawać na miejscu. Spawacze mijają pomost przy głowicy silnika głównego i schodzą niżej. Znajdują zaznaczone na planie miejsce. Mniej więcej pod zaworem odcinającym dopływ ze zbiornika rozchodowego. Pomocnik idzie z powrotem na górę, zakręca zawór znajdujący się nieopodal wejścia do maszynowni i rozciąga węże od stojących na pokładzie butli z acetylenem i tlenem. W tym czasie Antosik rozkręca śrubunki i wymontowuje 4-metrowy odcinek rurociągu. Podstawia wiadro, by ropa miała dokąd spłynąć. Choć i tak trochę pociekło w dół, przez kratowane podesty, aż do zęz na dnie maszynowni. Tym jednak się nie przejmuje, bo zęzy po to są, by się w nich wszystko zbierało. Po 9 w maszynowni robi się ciszej, bo część robotników i kobiety pracujące przy izolacjach wychodzą na przerwę śniadaniową. Zostają tylko ci, którzy muszą szybko skończyć swoją robotę. Wśród nich Antosik i Zychlak. Chcą wykorzystać mniejszy ruch, bo na podejście wciąż się ktoś kręci. Układają rurę tuż obok rozmontowanego rurociągu. Zgodnie z przepisami BHP i książeczką instrukcji spawacza, jeśli już muszą spawać na miejscu, to powinni to robić przynajmniej na drugim końcu maszynowni. Ale kto by się mi drężył z dodatkową pracą? Nie raz, nie dwa przyszło im tak pracować i nawet stojące w pobliżu wiadro pełne ropy nie budzi obaw. W końcu ropa to nie benzyna, czy rozpuszczalnik, albo farby nitro. Ropa się nie pali tak łatwo. Gdy jest zimna, można do niej wrzucić zapaloną zapałkę. Do zapłonu potrzebuje wysokiej temperatury. Antosik odpala palnik, reguluje płomień i zabiera się do roboty. O 9.06 mechanik Warski stoi przy tablicy rozdzielczej. Nagle słyszy zmianę obrotów silnika, który szybko zaczyna się dławić. Spogląda na wskaźniki i widzi wyraźny spadek napięcia. Zanim dociera do niego, co się dzieje, światło najpierw miga kilka razy, a po chwili gaśnie wraz z jednostajnym odgłosem pracującego diesla. W maszynowni zapada ciemność. Oświetlenie awaryjne, które w takiej sytuacji powinno włączyć się automatycznie, nie zadziałało. Słychać tylko przekleństwa dobiegające z różnych stron. Warski chwyta latarkę i biegnie do silnika agregatu. Wygląda ok. Od razu zauważa, że filtry paliwa są suche. To pewne, że ktoś zakręcił zawór. Rusza szybko, pokonując kolejne schodnie i podesty. Musi po drodze minąć pracującego Antosika. Ten nie zauważył nawet zaniku napięcia, bo na oczach ma ciemne okulary ochronne, a palnik daje sporo światła. Warski odnajduje zawór. Tak jak przypuszczał, ktoś go zamknął.
Nie myśląc wiele, chwyta za kółko i szarpie w lewo. W ułamku sekundy robi się jasno jak dzień. Nie, to nie diesel. Sam nie mógł zaskoczyć. Z ażurowego podestu strzela w górę słup jasnego ognia i kłęby czarnego dymu. Powietrze rozdzierają dobiegające z dołu krzyki. Pali się! Ratunku! Za ognistą ścianą mechanik widzi uchylone drzwi na pokład. Odruchowo skacze przez płomienie i wydostaje się na zewnątrz. Następnego dnia Dziennik Bałtycki informuje na pierwszej stronie. Alarm w Stoczni Gdańskiej. Groźny pożar na 10-tysięczniku MS Konopnicka. Wczoraj Stocznia Gdańska przeżyła tragedię, której skutki okryły żałobą załogę. O godzinie 9 rano zawyły syreny. Na 10-tysięczniku MS Konopnicka, stojącym przy jednym z nabrzeży wyposażeniowych stoczni, który już w najbliższą sobotę miał się udać do portu gdyńskiego po ładunek i wyruszyć w swój dziewiczy rejs, wybuchł groźny pożar. Według przypuszczeń z nieznanych dotychczas przyczyn w szybie maszynowym statku nastąpiła eksplozja jednego ze zbiorników paliwowych. Potężna fala ognia objęła natychmiast całą maszynownię, część pomieszczeń załogowych oraz nadbudówkę. Na miejsce pożaru przybyło w ciągu kilku minut kilkanaście jednostek straży pożarnej, stoczniowej i miejskiej, które przystąpiły do energicznej akcji ratunkowej. Odbywała się ona w niezwykle ciężkich warunkach, spowodowanych trudnym dojściem do pomieszczeń objętych pożarem oraz gryzącym dymem, który wydobywał się z wnętrza statku. O ciężkiej pracy strażaków świadczy m.in. liczba 6 ton wody na minutę zużywanych do gaszenia ognia. W maszynowni i innych pobliskich pomieszczeniach statku znajdowali się w chwili wybuchu pożaru robotnicy stoczniowi i port serwis oraz niektórzy członkowie załogi. Drużyny ratownicze pracujące z pełnym poświęceniem wydobyły spod płonącego pokładu 19 ofiar tej tragicznej katastrofy, których mimo wysiłków służby zdrowia nie udało się utrzymać przy życiu. Do późnych godzin dnia wczorajszego trwały poszukiwania ewentualnych dalszych ofiar. Po 6-godzinnej akcji pożar został ugaszony. Straty materialne są bardzo poważne. Przyczyny i okoliczności wybuchu tego tragicznego pożaru bada specjalna komisja oraz władze prokuratorskie. Rodzinom ofiar udzielono pierwszej pomocy materialnej. Komunikat prasowy jest mocno nieścisły, a nawet wprowadza w błąd. Przyczyna pożaru jest znana od początku. Pożar nie jest wynikiem wybuchu zbiornika z paliwem. Straż pożarna nie przyjechała po kilku minutach. Gdy zawyły syreny, jako pierwsza do akcji ruszyła straż stoczniowa. Wozy jechały tam, gdzie Konopnicka stała jeszcze w poniedziałek i jak sądzili strażacy, wciąż stoi. W basenie C na wyspie Ostrów. Niestety nikt nie zawiadomił straży stoczniowej o przeholowaniu statku na nabrzeże wyposażeniowe. Dopiero na moście, widząc dym, wyjaśnia się, że statek jest na nabrzeżu wyposażeniowym w basenie B. Ta pomyłka kosztuje strażaków cenne 8 minut. Paradoksalnie pomyłka nie ma jednak znaczenia, bo strażacy niewiele mogą zrobić. Wozy stoczniowej straży nie są przystosowane do zadań chemicznych. Dysponują zaledwie kilkoma gaśnicami pianowymi. Pompowanie do wnętrza maszynowni 6 metrów sześciennych wody na minutę nie jest w stanie powstrzymać ognia. Olej napędowy jest lżejszy od wody i unosi się na jej powierzchni. Około 11 statek płonie jak pochodnia. Ogień zajął już całą nadbudówkę aż do mostku, zmuszając strażaków do wycofania się na ląd. Nie mają ubrań ochronnych ani żaroodpornych kombinezonów. Mimo to kilkanaście armatek wodnych wycelowanych w Konopnicką z nabrzeża i od strony basenu wali w nią pełną mocą owe 6 ton na minutę. W południe widać, że statek zaczyna się przechylać. Odchodzi od nabrzeża. Udaje się zwolnić kotwicę i rzucić dodatkowe cumy. Przesunięto też pokładowe dźwigi, tak by ich ciężar przenosił środek ciężkości w stronę lądu. To ratuje Konopnicką przed wywrotką. Ale 2 godziny później statek siada na dnie basenu. Mówiąc wprost, tonie. To jednak nie powstrzymuje pożaru.
uniemożliwia za to inny plan ratunkowy. Zastanawiano się nad wyholowaniem płonącego wraku na zatokę, by tam dopalił się do końca, nie stwarzając zagrożenia wybuchu. Teraz jest to już niemożliwe, a jednocześnie wciąż jest nadzieja, że wewnątrz są żywi ludzie. Ilu? Tego nikt nie wie. Informacje uratowanych są sprzeczne. Przypuszcza się, że ktoś mógł się ukryć w chłodniach, w magazynkach czy koferdamach, szczelnych, pustych grodziach pomiędzy przedziałami. Już o 10:00 wypalono palnikami przejście w grodzi pomiędzy maszynownią a ładownią numer 4. Właściwie 3 przejścia. Pierwsze trafiło w ślepy tunel, drugie podobnie. Dopiero trzecie otworzyło wejście do magazynku w części rufowej. Tą drogą wchodzą do środka ogniomistrz Schulz i kapitan Wiśniewski. Ale dym jest tak gęsty, że nawet w aparatach tlenowych nie są w stanie nikogo odnaleźć. 19 ludzi, o których następnego dnia napisze Dziennik Bałtycki, udaje się wydostać dopiero po ugaszeniu ognia. Ale wbrew temu, co prasa napisze o wysiłkach służby zdrowia, robotnicy nie dają już oznak życia. Wypalenie otworów z ładowni podsuwa jednak inny pomysł. Kierownictwo akcji zastanawia się nad wypaleniem otworu bezpośrednio w kadłubie, by tamtędy dostać się do samego środka maszynowni. Największym problemem strażaków jest paliwo, które z otwartego rurociągu wciąż płynie w sam środek buzujących płomieni. Konstruktorzy przewidzieli takie ryzyko i zawory paliwowe na wszystkich statkach mają dodatkowe zabezpieczenie. Można je zerwać, czyli zamknąć z rozdzielni na pokładzie. Jednak z powodu reżimu chłodni ktoś kawałkiem drutu zablokował zabezpieczenie przy zaworze, tak by przez pomyłkę nie odciąć dopływu paliwa do agregatów. W tej sytuacji pozostaje tylko jedno – wpuścić do maszynowni dwutlenek węgla. Ta metoda również jest stałym środkiem bezpieczeństwa na wszystkich statkach. W osobnym pomieszczeniu dostępnym z pokładu montowane są duże butle. Po otwarciu zaworów gaz wypełnia zagrożone sektory. Ogień gaśnie po odcięciu dostępu tlenu. Ratownicy zdają sobie jednak sprawę, że jeśli komuś jeszcze udało się przeżyć, teraz nie będzie miał szans. Mimo to jest to jedyne wyjście. Pożar udaje się opanować, ale nie po 6, a po 8 godzinach. A już pierwsze próby wejścia do wraku wzniecają go na nowo. Wnętrze jest tak nagrzane, że gdy tylko powietrze dostaje się do środka, następuje samozapłon. Po ponownym zduszeniu dwutlenkiem węgla strażacy czekają jeszcze kilka godzin. Jednak to nie oni walczą z ogniem, a odwrotnie. W nocy żywioł jeszcze raz zmusza ich do odwrotu. W końcu poddaje się definitywnie po 18 godzinach. Piątkowe wydanie Dziennika Bałtyckiego podaje tragiczny bilans katastrofy. Zginęło 11 stoczniowców, 8 pracowników port serwisu, elektryk z Elmoru i 2 mechaników polskich linii oceanicznych z zaokrętowanej już pierwszej załogi. W głosie Wybrzeża pojawia się wzmianka, dosłownie jedno nie do końca jasne zdanie. Głos pisze o jednej niezidentyfikowanej ofierze. Trudno zrozumieć, czy nie zidentyfikowano kogoś z listy 21 ofiar, czy była to kolejna 22 ofiara. Dziennikarze wiedzą, że to drugie. Chodziło o 22 ofiarę. Ogólnopolskie dzienniki Ekspres Wieczorny i Życie Warszawy również piszą o 22 ofiarach. Sprawa jednak szybko zostaje utajniona, bo służbom śledczym nie udaje się nie tylko zidentyfikować, ale również ustalić personaliów człowieka odnalezionego w maszynowni. Nie mógł być to nikt przypadkowy, bo na teren stoczni nie da się wejść bez przepustki. Stocznia jest co prawda dużym zakładem pracy, zatrudniającym 13 tysięcy ludzi i 4 tysiące w przedsiębiorstwach wykonujących prace zlecone na jej terenie. Przy takiej liczbie pracowników mało kto zna kogoś z innych brygad czy wydziałów, ale ktoś jednak powinien zauważyć zniknięcie kolegi, z którym pracuje w tej samej brygadzie. Kłopot w tym, że nikogo z brygad pracujących przy Konopnickiej i przy innych statkach nie brakuje. Czyli musiał być to ktoś obcy. A co z rodziną? Ktoś powinien zgłosić zaginięcie bliskiego. A nawet gdyby nie miał żadnej rodziny, to musiał gdzieś mieszkać. W wynajętym pokoju czy w hotelu robotniczym. Ale w hotelach robotniczych mieszkają pracownicy zakładów pracy. Pokoje są wyłącznie kilkuosobowe.
Współlokatorzy i kierownictwo hotelu również muszą zgłosić zaginięcie. A jeśli ten ktoś wynajmował prywatny pokój, to nagle się nie pojawił, zostawił swoje rzeczy? Do rozwiązania tej zagadki jeszcze wrócimy. W piątek na wybrzeżu do kiosków trafia nowy numer Głosu Stoczniowca, tygodnika pracowników przemysłu okrętowego. Niemal cała pierwsza strona zostaje poświęcona pożarowi w Stoczni Gdańskiej. W czarnej ramce zamieszczono informacje o 21 ofiarach. Jednak podano tylko nazwiska 11 stoczniowców. Stoczniowa Gazeta pisze o zmobilizowaniu wszystkich sił, zapewniając, że straż pożarna była na miejscu już po kilku minutach, wspierana przez straż ze Stoczni Północnej, Gdańskiej Stoczni Remontowej i jednostki z Trójmiasta. Stoczniowcy strażacy z wielką odwagą rozpoczęli akcję na najbardziej zagrożonych odcinkach. Wielu z nich, mimo odniesionych obrażeń i trudnych warunków, nie opuściło swoich posterunków. Na płonącym statku zdawano ciężki egzamin ofiarności i sprawności. W tych trudnych chwilach wyróżnili się szczególnie dowodzący akcją młodszy kapitan Bolesław Kowalczuk, starszy ogniomistrz Schulz, który z tunelu na dnie statku kierował strumień pianolu do płonącej maszynowni, pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie płonących pomieszczeń młodszy kapitan Wiśniewski, strażak Kwidzyński, ogniomistrz Stankiewicz i wielu innych. Celem całej akcji było przede wszystkim ratowanie ludzi znajdujących się w objętych pożarem rejonach statku. Szalejący żywioł w dużym stopniu niweczył jednak wysiłki przyjścia im z pomocą. Anonimowy dziennikarz podkreśla również pełną poświęcenia postawę służby zdrowia. Wymienia nazwiska lekarek, lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy do późnych godzin nocnych trwali na posterunku. Informuje o komisji rządowej, która już w trakcie pożaru pojawiła się na miejscu i natychmiast podjęła decyzję o odznaczeniu ofiar odznaczeniami państwowymi. Tytuł jednego z tekstów, Pomoc przyszła natychmiast, wbrew pozorom nie mówi o pomocy uwięzionym w płonącej maszynowni. Chodzi o członków komisji rządowej, którzy natychmiast odwiedzili rodziny ofiar, przekazując wyrazy współczucia i niosąc wsparcie materialne. Poza wypłaconymi zapomogami posypały się deklaracje o pomocy dla rodzin, a w szczególności dla dzieci. W głosie stoczniowca znalazły się jeszcze dwie z pozoru błahe informacje. Krótka, ledwie jednozdaniowa notka zawiadamia, że wbrew pierwszym przypuszczeniom skutki pożaru zostaną usunięte w stosunkowo krótkim czasie i mniejszymi niż zakładano nakładami finansowymi. Druga, już o wiele dłuższa, mówi o innym problemie załogi stoczni. Statek stanowił poważną opozycję tegorocznego planu towarowego, którego realizacja warunkuje odpis na fundusz zakładowy. Niestety poniesione straty materialne zniweczyły plon wielomiesięcznej pracy. Odbudowa 10-tysięcznika zajmie niemało czasu. Mając to na uwadze, załoga stoczni wystąpiła z postulatem o niezaliczenie skutków pożaru na MS Konopnicka jako odbijających się ujemnie na wykonawstwie planu bieżącego roku, gdyż niemożliwością jest zdanie statku do końca tego miesiąca. Uważamy, że postulat stoczniowców gdańskich, którym poza Konopnicką pozostało jeszcze do zdania w bieżącym roku 7 jednostek, znajdzie właściwe poparcie kierownictwa resortu i zostanie uwzględniony przez czynniki decydujące. Uwzględnienie postulatu ma być warunkiem właściwej oceny wyników całorocznej pracy. Mówiąc wprost, chodzi o pieniądze, o wypłatę premii dla 13 tysięcy ludzi. Trzeciego dnia po katastrofie gdańskie dzienniki piszą już niemal wyłącznie o pomocy dla rodzin ofiar. O wypłacie zasiłków pieniężnych i opiece nad dziećmi, która ma być świadczona do ich pełnoletności. Robotników odznaczono pośmiertnie srebrnymi krzyżami zasługi, a pogrzeby mają się odbyć na koszt państwa. Dziennikarze jeszcze raz przypominają, że w stoczni pracuje specjalna komisja powołana przez premiera Cyrankiewicza. A jednocześnie stoczniowy wydział P1 już usuwa skutki pożaru.
Wbrew doniesieniom głosu stoczniowca, póki co strat nie da się oszacować nawet w przybliżeniu, bo wciąż trwa wypompowywanie wody z wnętrza statku. Za to Dziennik Bałtycki uspokaja czytelników, że stoczniowcy robią wszystko, by zminimalizować szkody. Po tych informacjach prasa milknie. A w mieście zaczyna krążyć plotka o tym, że Konopnicka miała być statkiem budowanym dla Związku Radzieckiego. I to było przyczyną pośpiechu, który doprowadził do tragedii. To nieprawda, choć w plotce jest jednak ziarno prawdy. Termin oddania statku armatorowi przesuwano dwukrotnie, bo stocznia w pierwszej kolejności musiała się wywiązać z terminów wobec armatorów radzieckich. Dopiero w połowie marca o Konopnickiej przypomina Dziennik Bałtycki. Tym razem w dość optymistycznym tonie, powielając niemal dosłownie wcześniejszą wiadomość z głosu stoczniowca. W tytule umieszczono zapewnienie, że statek będzie pływał już w połowie roku. Anonimowy dziennikarz uspokaja, że skutki pożaru nie były tak poważne, jak przypuszczano. Straty, które początkowo oceniano na 35%, są znacznie mniejsze. Niestety nie informuje, ile wynoszą dokładnie. Wylicza za to, że chłodnie ładunkowe są zniszczone w nieznacznym stopniu. Agregaty i duża część siłowni ma być nietknięta, a urządzenia w części dziobowej tylko okopcone. Silnik główny nieco zdeformowany, a tylko część mechanizmów całkowicie zniszczona. Po zdemontowaniu silnik zostanie wysłany do Poznania, do zakładów Cegielskiego i tam naprawiony. Po naprawie trafi do kolejnej jednostki z serii B-54, a Konopnicka natychmiast otrzyma nowy silnik. Termin oddania statku armatorowi zaplanowano już na połowę roku. Prawda jest zupełnie inna. Wysoka temperatura zdeformowała blachy kadłuba i pokrycie pokładu. We wnętrzu siłowni nic nie nadaje się do użytku. Wszystkie pompy, silniki i agregaty uległy spaleniu. Tak samo jak instalacje. A 70-tonowy silnik główny nadaje się wyłącznie na złom. Trzeba wymienić nawet wał śruby. Wypalona została również nadbudówka. Wszystkie kajuty, messy, pętry i mostek, na którym zamontowano sprzęt nawigacyjny, poszły z dymem. Pozostał wypalony stalowy szkielet. Prace remontowe trwają niemal półtora roku. Konopnicka wychodzi w swój pierwszy rejs dopiero w połowie 1963 roku. Ale nie żegna jej orkiestra ani relacje dziennikarzy meldujących o pierwszym ładunku i porcie docelowym. Statek wymyka się z portu po cichu, dosłownie chyłkiem. Nawet Namiary, miesięcznik Polskich Linii Oceanicznych, nie odnotowuje przyjęcia do floty nowej jednostki. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Ogień. Lider światowego rankingu. Kilka dni po entuzjastycznym artykule w gdańskich dziennikach pojawiają się relacje z procesu. Służby śledcze uwinęły się w iście sprinterskim tempie. Teraz rozpoczyna się maraton sądowo-prasowy. Akta liczą aż 11 tomów, a akt oskarżenia zawarto na 34 stronach. Rozprawy rozpisano na kolejne 4 tygodnie, a wyrok ma zapaść najdalej pod koniec kwietnia. Sąd nie bierze pod uwagę, że może potrzebować dodatkowych opinii biegłych, o których z pewnością będą występować obrońcy. W końcu chodzi o spalony statek i życie wielu ludzi. W piątek, 23 marca w sali 101, największej w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, na ławie oskarżonych zasiada 11 ludzi. Orzeka trzyosobowy skład sędziów zawodowych. Przewodniczący sędzia Tomasz Juciński oraz sędziowie Julian Moczydłowski i Jan Karczewski. Oskarżają prokuratorzy Jan Miklas i Wacław Kajtanowski. Oskarżonych broni 10 obrońców. Prasa informuje, że w procesie będzie zeznawać 101 świadków i odczytane zostaną zeznania 40 kolejnych, którzy zeznawali w śledztwie. Po odczytaniu aktu oskarżenia, jako pierwszy przed barierką staje mechanik wachtowy Marian Warski. Akt oskarżenia zarzuca mu, że nie sprawdził, jakie roboty są wykonywane na rurociągu paliwowym, a po wyłączeniu agregatu otworzył zawór, nie ustalając przyczyny jego zamknięcia.
Tym samym doprowadził do śmierci 21 osób. Sprawę 22 ofiary utajniono tak bardzo, że nie znalazła się nawet w akcie oskarżenia. Pożar spowodował straty w wysokości 43 milionów złotych. Wyjaśnienia mechanika są szokujące. Dopiero teraz opinia publiczna dowiaduje się, że Warski pracował w maszynowni bez przygotowania. Nie znał siłowni, prace nie zostały wpisane do książki maszynowej, która zresztą spłonęła i dlatego trudno to udowodnić. O spawaniu nikt go nie poinformował. Zresztą nawet gdyby, to i tak nie wiedział, do czego służy przerabiana rura. Nie przeszedł nawet przeszkolenia BHP, a gdy ogień wystrzelił w górę, po prostu uciekałby się ratować. Jako drugi wyjaśnienia składa brygadzista Włodzimierz Hunc. W chwili wybuchu pożaru był w maszynowni, właściwie w statkowym warsztacie, gdzie doglądał ostatnich poprawek. Myślał, aby schować się w jakimś zakamarku i przeczekać, ale ostatecznie uciekł przez tunel wału śrubowego i dalej szybem maszynowym na pokład. Wysłał w tym kierunku nawet dwóch innych robotników, którzy nie znali dróg ewakuacyjnych i biegli w stronę ognia. Był ostatnim, który wyszedł z maszynowni żywy. Jemu zarzucono, że dopuścił swoich ludzi do prac spawalniczych, wiedząc, że w maszynowni trwa malowanie i mycie ropą. Hunc twierdzi jednak, że nie byli to jego ludzie. Spawacze byli z wydziału W2, a on był brygadzistą z W3. On miał tylko zamontować zawór. Jego ekipa spawaczy zakończyła prace spawalnicze poprzedniego dnia. Kolejnym oskarżonym jest brygadzista prób zdawczych Marian Kowalski. To on wysłał 13 grudnia spawaczy do wykonania poprawki 106. Przyznaje, że owszem, wysłał spawaczy, ale nie wiedział, do czego służy rurociąg. Na liście poprawek napisano tylko wstawić trójnik i zawór na rurociągu, ale nie napisano na jakim. Na naradzie nie był i miał tylko szkic z zaznaczonym miejscem wstawienia trójnika. Gdyby wiedział, że chodzi o rurociąg paliwowy, to by tego nie zrobił. Konstruktorowi siłowni okrętowych, Edwardowi Praczyńskiemu, prokurator zarzuca, że nie przygotował dokumentacji poprawek, zlecił wykonanie prac Kowalskiemu, nie uprzedzając go, do czego służy rurociąg. Praczyński wyjaśnia, że dokumentacji nie przygotował, bo nie było takiego obowiązku. To była niewielka poprawka, która nie wymagała dokumentacji, a zmiany zwykle nanoszono dopiero na planach powykonawczych. Takie same zarzuty postawiono Andrzejowi Orawskiemu, głównemu konstruktorowi budowy. Jego wyjaśnienia są również takie same. Opracowanie dokumentacji po wykonaniu prac jest jednocześnie zarzutem wobec Henryka Dawidowskiego, kierownika sekcji technologiczno-konstrukcyjnej. Dawidowski dopuścił też, by prace spawalnicze były prowadzone na zatankowanym statku. Oskarżony odpowiada, że gdyby nawet chciał zlecić wykonanie dokumentacji, to nie miał do tego podstaw, bo nie dotarła do niego lista uwag po próbach w morzu. Jednym słowem, nie miał pojęcia, jakie poprawki są wykonywane, a spawanie na zatankowanych statkach praktykowano i tolerowano z konieczności, bo brakowało czasu. Wprawdzie dopuszczano taką możliwość w przepisach, ale przy zachowaniu środków ostrożności. Gdyby wiedział o łamaniu przepisów, to by zareagował, ale nie wiedział, bo nie miał obowiązku asystować spawaczowi. Potrzebnej dokumentacji nie opracował również technolog Artur Karłowski. On jednak odwołuje zeznania złożone w śledztwie, wyjaśniając, że nie był przełożonym grupy technologów i podejmując pracę nie otrzymał zakresu obowiązków. Karty pracy i karty zleceń nie wypełniał, bo lista poprawek dotarła do niego 11 grudnia, gdy część prac już została wykonana lub była w trakcie. W stoczni praktykowano zasadę wstecznego wypełniania dokumentów, a prace wykonywano na polecenia ustne. Najważniejszy był termin. Trzeciego dnia przed sądem wyjaśniają budowniczy Józef Stecki i asystent szefa produkcji do spraw prób Kazimierz Wojtaszek. Zarzuty wobec nich są takie same. Tolerowali łamanie instrukcji przeciwpożarowych, dopuszczając do prac spawalniczych na zatankowanym statku. Stecki nie opracował harmonogramu, a Wojtaszek nie dopilnował opracowania. Wskutek tego w siłowni jednocześnie pracowali malarze i spawacze.
Zaniedbali również zainstalowanie oświetlenia awaryjnego. Nie zadbali o przeszkolenie pracowników w przepisy BHP i o drogach ewakuacyjnych. I pozwolili, by pracę prowadzono bez dokumentacji. Stecki stwierdza, że termin był nierealny, a o pracach spawalniczych nie wiedział. Oświetlenie awaryjne nie działało, bo na Konopnickiej na czas prób morskich zainstalowano akumulatory wypożyczone z innego statku. Po powrocie zostały zdemontowane. Nowych jeszcze nie było, a gdyby nawet były, to i tak podłączenie zajęłoby 3 dni. Natomiast strażaka w maszynowni nie było, bo od kilku lat nie było zwyczaju, by sprowadzać strażaków. A to dlatego, że portowa straż borykała się z brakiem etatów i tak musiała pracować w godzinach nadliczbowych. Tymczasem Wojtaszek pracował na stanowisku asystenta dopiero od sierpnia. Jemu również nie wręczono zakresu obowiązków i jego zdaniem wszystkie zadania objęte zarzutami do niego nie należały. Czwartego dnia wyjaśnienia składa główny inżynier budowy Jerzy Górski i były dyrektor stoczni Jerzy Wychowski. Do ich zadań należało sprawowanie funkcji kierowniczych, więc są winni dopuszczenia do wszystkich zaniedbań. Górski odpowiada, wskazując osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zadań. Jako ostatni przed barierką staje dyrektor Wychowski. Tego dnia ma nowego obrońcę, bo jego adwokat kilkanaście godzin wcześniej zginął w wypadku. Mimo to wyjaśnia, tłumacząc sądowi, jak działa stocznia. Terminy były napięte, bo tego wymagały władze, które oczekiwały wyników. To nie on zawierał kontrakty na budowę statków, tylko zjednoczenie przemysłu stoczniowego. On musiał się jedynie wywiązać ze zobowiązań, o których decydowali inni. Mimo zatrudniania 13 tysięcy pracowników, stocznia zmaga się z brakiem rąk do pracy. W efekcie w 1961 roku robotnicy przepracowali 2 300 000 godzin nadliczbowych, co wskazuje, że statystycznie każdy pracował codziennie o godzinę dłużej niż stanowiła ustawowa norma. To spowodowało, że krytycznego dnia i w dniach poprzednich na Konopnickiej pracowało o wiele za dużo ludzi, ponad 300 osób. Jednak nie było to dużo, bo na innych jednostkach pracowało nawet dwukrotnie więcej. Wychowski zbija jeden zarzut po drugim, pokazując, że przepisy stanowią jedno, a życie drugie. Gdyby chciał wymagać od wszystkich, by je przestrzegali, Konopnicka trafiłaby do armatora 2 lub 3 lata później. Sąd przez 4 kolejne rozprawy wysłuchuje oskarżonych. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Teraz przychodzi kolejna świadków. Największe emocje wzbudzają zeznania stoczniowych mechaników wachtowych. Większość z nich pełniła wachty na Konopnickiej i większość, tak jak Warski, była na tym statku po raz pierwszy. Pytani przez sędziego po kolei odpowiadają, że w chwili zatrzymania agregatu utworzyliby zawór. To samo mówi główny mechanik stoczni. Okazuje się również, że wykonywanie prac spawalniczych na zatankowanych statkach jest regułą. Zmieniło się to dopiero po 13 grudnia i obecnie po powrocie z morza paliwo jest wypompowywane. Choć jak dotąd doszło do tego tylko raz, bo tylko jeden statek powrócił z prób. Sporo uwagi sąd poświęca poprawce 106. Zdaniem stoczniowców, owszem, można było to zrobić w warsztacie, ale zgodnie z normami to by zajęło aż 4 dni. Wspawanie trójnika na miejscu to najwyżej 6 godzin. Zaskakujące są również zeznania pracowników port serwisu. Wśród nich znaleźli się robotnicy, którzy w chwili wybuchu pożaru malowali zęzy na dnie statku. Zeznają, że w poprzednich dniach równocześnie z malowaniem były prowadzone prace spawalnicze. We wtorek doszło nawet do wypadku. Iskra spadła wprost do kubła z farbą, która natychmiast się zapaliła. Do pożaru nie doszło tylko dzięki przytomności malarza, który na kubeł z płonącą farbą zarzucił swoją kufajkę. W trakcie procesu wychodzi na jaw, że portowa straż nie dysponuje odpowiednim sprzętem. Wozy do działań chemicznych nie są produkowane w kraju, ale można taki wóz wykonać własnym sumptem na miejscu w stoczni. Wozami własnej roboty dysponują zarządy portów w Gdyni i w Gdańsku. Stocznia ma setki aparatów do cięcia stali, a stoczniowi strażacy mają jeden, niestety bez gazu, czyli bezużyteczny. Brakuje nawet urządzenia do suszenia węży. Nie ma ubrań ochronnych i żaroodpornych.
a strażacy nie są przeszkoleni, nie znają układu pomieszczeń na różnych typach statków. Statki stanowią dla nich nieznany labirynt. Wszystko to jest zupełnie niezrozumiałe, bo przecież w stoczni nie brakuje pieniędzy na zakup wyposażenia. Okazuje się, że wprost przeciwnie. W socjalistycznej gospodarce stocznia wykonuje zamówienia narzucone przez Zjednoczenie. I tam też trafiają pieniądze, które płacą armatorzy. Zjednoczenie płaci stoczni za materiały i robociznę. Stocznia, jak każdy państwowy zakład, wypracowuje tylko niewielki zysk, który wystarcza na najpilniejsze potrzeby. Zakup każdego dużego urządzenia musi zostać zatwierdzony przez Zjednoczenie, które daje na ten cel pieniądze. Płace również są odgórnie ustalone. I z tego powodu nie ma chętnych do pracy w stoczniowej straży. Strażacy po prostu zarabiają o wiele mniej niż stoczniowcy, a do tego nie otrzymują premii produkcyjnych, bo nie pracują przy produkcji. I nawet teraz, po pożarze, gdy przed sądem staje nowy dyrektor stoczni, on również potwierdza, że pomimo podniesienia płac, wciąż brakuje mu strażaków. Głównym problemem, który sąd próbuje wyjaśnić, jest moment rozpoczęcia pożaru. To, czy mechanik Warski mógł zakręcić zawór po tym, jak ogień buchnął w górę. Profesor chemii z Politechniki Gdańskiej, doktor inżynier Tadeusz Pompowski, stwierdza, że w żadnym wypadku. Źródło pożaru znajdowało się bezpośrednio pod zaworem. W ciągu kilku sekund temperatura w tym miejscu wzrosła do 400 stopni, a w miarę rozwoju pożaru w ciągu kilkunastu minut sięgnęła 800 stopni. Drugi biegły, docent Janusz Staliński, uważa, że w pierwszej chwili mechanik mógł jednak zakręcić zawór. Dopiero po zastanowieniu i powtórnej analizie zdjęć zmienia jednak zdanie. Płomień od razu sięgnął zaworu, uniemożliwiając zamknięcie dopływu ropy. Potwierdza również słowa oskarżonych. Poprawka 106 nie wymagała przygotowania dokumentacji. Osobną kwestią jest to, czy Konopnicka musiała zostać oddana armatorowi. Nie ma na to dokumentów, bo część rozmów pomiędzy stocznią a armatorem odbywała się ustnie, a niekiedy nawet poprzez wiadomości przekazywane przez sekretarkę. Ale oskarżony Kazimierz Wojtaszek twierdzi, że w dniu 9 grudnia w obecności dyspozytora zmianowego Kazimierza Herketa rozmawiał telefonicznie z jakimś pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych. Mężczyzna, którego nazwiska nie pamięta, pytał o termin przekazania statku. Żądał przekazania najdalej do 16 grudnia, bo na następny dzień armator miał już zamówiony ładunek. Powiedział też, że jeśli tego dnia statku nie będzie, to PLO będzie potrzebowało Konopnicką dopiero po nowym roku. Świadek Herket potwierdza te informacje, a świadek Jan Żydowo, były dyrektor techniczny stoczni, oświadcza, że termin wykonania poprawek nie był wyjątkowo krótki. Zdarzało się, że poprawki po morzu, tak to nazywano, wykonywano w jeszcze krótszym czasie albo przekazywano statki armatorom od razu po próbach i poprawki były robione podczas pierwszego rejsu. Nikt nie mówi o tym głośno, ale można się domyślić, dlaczego stoczniowcom zależało na oddaniu statku armatorowi. Chodziło o wykonanie planu produkcji. Gdyby Konopnicka pozostała w doku do pierwszych dni stycznia, 13 tysięcy pracowników mogłoby się pożegnać z premią. Co zresztą zostało powiedziane, właściwie napisane, w gazecie zaraz po wypadku, gdy stoczniowcy apelowali do władz o niewłączanie Konopnickiej do rozliczenia planu rocznego. Publiczność słucha, zastanawiając się, jak w takim bałaganie Stocznia Gdańska wyszła na 6. pozycję w światowym rankingu przemysłu stoczniowego, Ciesząc się przy tym wysoką jakością swoich statków. Do tego samego wniosku dochodzą prokuratorzy. W swoim wystąpieniu końcowym wskazują karygodny brak organizacji pracy i dbałości o przepisy BHP. Dowodzą temu zaniedbania ujawnione w trakcie pożaru na MS Konopnicka i to, co na sali sądowej mówiono o budowie innych statków. Prokurator Jan Miklas skupia się wyłącznie na zarzutach wobec dyrektora Wychowskiego. Prokurator Kajtanowski omawia to, co proces wykazał wobec pozostałych podsądnych. Przez kolejne 3 dni przemawiają obrońcy i oskarżeni. Sąd wydaje wyrok 20 kwietnia 1962 roku, niespełna w 4 miesiące od tragicznych wydarzeń. Brygadzista Marian Kowalski zostaje skazany na 3 lata więzienia. Mistrz ślusarski Władysław Hunc na rok,
tak samo jak budowniczy Józef Stecki. A mechanik wachtowy Marian Warski otrzymuje 8 miesięcy w zawieszeniu na okres 2 lat. Pozostałych uniewinniono. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Ogień. Próba ognia i wody. I bigosu. Tak zatytułowano relację z planu filmowego zamieszczoną w sierpniu 1977 roku w popołudniówce Wieczór Wybrzeża. Bigos, którym raczy czytelników Teresa Zwierzchowska, nawiązuje do zdjęć kręconych w bufecie dziennikarskim Gdańskiego Domu Prasy. Statystują w nich reporterzy trójmiejskich dzienników. W filmie jednak ich nie zobaczymy, bo scena skupia się na redaktorze Marku Tarłowskim, balansującym między stolikami z talerzem bigosu w towarzystwie jego redakcyjnych kolegów, aktorów. Zwierzchowskiej udaje się jednak zadać kilka pytań reżyserowi. Co tu się kręci? Jest to kolejna scena filmu fabularnego pod tytułem Próba ognia i wody, według powieści Andrzeja Brauna. Odpowiada Włodzimierz Olszewski. Powieść ta otrzymała nagrodę CRZZ, a tematem jest wydarzenie autentyczne. Pożar statku. Może coś jeszcze o akcji filmu? Dlaczego wybrał pan właśnie to wydarzenie? Na pewno nie dla sensacji. Choć pożar statku to wydarzenie sensacyjne. Pożar jest tu tylko dramatycznym pretekstem dla pokazania ludzi, ich postaw w sytuacji krytycznej. Spiritus movens akcji filmu jest dziennikarz, który próbuje zrekonstruować przebieg wydarzeń, aby dojść do prawdy. Pożar nie jest klęską żywiołową, ale wynikiem ludzkiej działalności, czy też zaniedbania pewnej działalności. Jest to więc film o ludziach. Czy o ludziach w ogóle, czy właśnie o stoczniowcach? Fabuła jest mocno osadzona w stoczniowych realiach. Dlatego można to tak określić. Jest to film o ludziach pracujących w stoczni. Kto jest głównym bohaterem? Czy dziennikarz, który docieka prawdy? Dziennikarz jest tu tylko narratorem. Jest to człowiek młody, może nie w pełni dojrzały, żarliwy, dociekliwy. Stara się poznać wszystkie aspekty wydarzenia nie tylko z racji swojego zawodu, ale z czysto ludzkich racji. Chęci poznania prawdy aż do końca. Głównym bohaterem jest inżynier stoczniowy Roman, który musi w krytycznym momencie podjąć odpowiedzialną decyzję. Rok później tygodnik Film zamieszcza wspomniany już fotoreportaż z planu. Jednocześnie skierowany do kin i dziennikarzy filmowy serwis prasowy w lipcowym numerze publikuje streszczenie fabuły i informacje na temat filmu. Film jednak pojawia się w kinach dopiero pół roku później, z początkiem 1979 roku. Jako jeden z pierwszych wrażeniami z seansu dzieli się redaktor Stanisław Wyszomirski z Ekspresu Wieczornego. Po krótkim zarysowaniu fabuły, jej związku z książką Brauna i prawdziwymi wydarzeniami na MS Konopnicka, Wyszomirski pisze. Ta dramatyczna opowieść nie uzyskała jednak przekonującej narracji. Film jest nużący i zupełnie nie potrafi przykuć uwagi widza. Emocje pozostają gdzieś poza ekranem. Obserwujemy przydługą i nieciekawą relację upartego, lecz niezbyt inteligentnego reportera. Snujący się po stoczni i porcie dziennikarz usiłuje odtworzyć prawdę w rozmowach, które są mało istotne, niewiele wnoszą nowego, a ich stopień udramatyzowania jest minimalny. Technologia pracy dziennikarskiej okazuje się tworzywem mało filmowym. Wydaje się, że lepiej znacznie byłoby, gdyby Olszewski bardziej zaufał powieści i pokazał Janicza w działaniu. W książce podejmuje on pracę na tym samym statku i ratuje załogę podczas straszliwego huraganu. Może to rozwiązanie bardziej tradycyjne, lecz na pewno ciekawsze od niekończących się rozmów. Słowo rzadko dorównuje dramatycznemu obrazowi, a w kinie nigdy. Wyszomirski wytyka reżyserowi, że nie wykorzystał doświadczeń amerykańskiego kina katastroficznego. Pisze, że Olszewski zrezygnował z niezawodnych sposobów zdobycia odbiorcy.
W efekcie zrobił film nijaki i zaprzepaścił szansę na dobry film sensacyjny. W podobnym tonie wypowiada się redaktor o kryptonimie Bez z poznańskiej Gazety Zachodniej, choć on zgoła odmiennie odebrał postać graną przez Jerzego Kryszaka. Pomijam już, jako notoryczną w polskim filmie, a jeden wyjątek jeszcze bardziej wyostrza regułę, formę ukazywania na ekranie dziennikarza. Jest to bowiem na ogół albo przygłup, albo szmatławczyk. Kiedy reżyser Olszewski pragnął przełamać tradycję, popadł w drugą skrajność i stworzył postać podpatrzoną może we wszystkich ludziach prezydenta, a może innym amerykańskim filmie. W każdym razie równie nieprawdziwą. Dalej. Proszę mi pokazać jeden choćby przypadek, kiedy dziennikarz może swobodnie buszować po miejscu wypadku i prowadzić na własną rękę śledztwo. I to na terenie zakładu pracy. I gdzie to dziennikarz może stawiać na baczność dyrektorów dużego zakładu, w tym przypadku stoczni, zadając im inkwizytorskie pytania, od których tamci niemal wiją się z zakłopotania. Jeszcze dalej w krytyce idzie tygodnik Razem. W anonimowej, kilkuzdaniowej notce czytamy. Naszym zdaniem film ma dwuznaczny tytuł. Skojarzenie z wodą jest słuszne z punktu widzenia twórców, bo obraz jest wodnisty jak mało. Po ekranie gonią się różne myśli, ale wyraźnie bez powodzenia, bo nie zauważyliśmy, żeby jedna myśl dogoniła drugą. Z punktu widzenia widzów tytuł jest natomiast błędny. Film powinien nazywać się Próba wytrzymałości. Niewiele więcej uwagi próbie ognia i wody poświęciła kultura. Tu jednak kolejny anonimowy dziennikarz ocenia filmową postać jako niewychowanego pismaka, który obsmarował inżyniera, podając w prasie tylko suche fakty. Ironia aż nadto czytelna. Krótkie streszczenie opatrzono nagłówkiem „Można sobie darować”. Kilkakrotnie oglądam film Włodzimierza Olszewskiego. Z wieloma uwagami muszę się zgodzić. Trudno uwierzyć, że w komunistycznej Polsce dziennikarz wchodzi na teren stoczni i zagląda do wnętrza spalonego statku. Tak samo niewiarygodne są wspomniane rozmowy z dyrektorami stoczni, a już samo zakończenie filmu jest dosłownie groteskowe. Nie sposób jednak nie zauważyć, że sceny do siebie po prostu nie pasują. To wręcz rzuca się w oczy, kolejne epizody się nie kleją. A już olśnienie, którego Tarłowski doznaje w Sopocie podczas wystąpienia Krzysztofa Krawczyka, wygląda po prostu kuriozalnie. Po zastanowieniu się, niezrozumiały jest także tytuł. Ogień jest oczywisty, ale woda? Niestety nie ma szans, by zapytać o to reżysera. Zmarł w 2011 roku. Jednak udaje mi się dodzwonić do Jerzego Kryszaka. To, co od niego słyszę, zupełnie zmienia ocenę filmu i naprowadza na nowy, zaskakujący trop. Kryszak mówi, że ostateczna wersja zmontowanego filmu różni się od pierwotnego scenariusza. Niektóre sceny poprawiono dosłownie na planie, kombinując, jak zmienić całe dialogi lub pojedyncze słowa zakwestionowane przez cenzurę. Wydaje mu się, że z filmu usunięto nawet kilka scen. Udaje mi się odnaleźć oryginalny scenopis z zaznaczonymi sfilmowanymi ujęciami i odnotowaną długością zużytej taśmy filmowej. Czytam kolejne sceny i nie mogę uwierzyć. Jerzy Kryszak ma rację. A fala krytyki, która wylała się na Włodzimierza Olszewskiego, była wyjątkowo krzywdząca. Film rozpoczyna się od sceny ogłoszenia alarmu w bazie śmigłowców Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Helikoptery startują, mijają stocznię i dalej nad Zatoką Gdańską przelatują nad tankowcem Ornak. Lecą na pomoc jakiemuś Szwedowi. Na statku trwa inspekcja maszynowni. Spisywana jest lista poprawek. Przeróbki wymaga system zasilania agregatów. Nie działa również oświetlenie awaryjne. Inżynier z poważną miną pyta, czy wpisano wszystko do protokołu. Zbity z tropu asystent dopiero po chwili orientuje się, że to żart. Wszyscy śmieją się i idą dalej. Teraz przenosimy się do Warszawy. Redaktor Tarłowski jest na kolegium redakcyjnym. Otrzymał nagrodę za reportaż o strażakach. Dopiero ósma scena jest tą, która trafiła do filmu. Ale poprzedzono ją sceną pożaru, która w scenopisie nie jest pierwsza, a dopiero 27. Wiele innych również zmieniło miejsce lub zostało przemontowanych. Z filmu poznikały fragmenty dialogów albo całe kwestie.
Komuś nie spodobał się żart w poczekalni przychodni, gdy lekarka pyta Tarłowskiego, czy ma numerek. Jej słowa wywołują śmiech czekających obok mewek. Tak na wybrzeżu nazywano prostytutki. Nie ma również wodowania statku, rozmowy w sekcji prasowej w stoczni, sceny w kawiarni i sporego fragmentu akcji rozgrywającej się w hotelu Grand podczas Sopockiego Festiwalu. Oryginalne zakończenie nawiązywało jednak do książki Andrzeja Brauna. W książce inżynier ratuje załogę Ornaka, pozostając w maszynowni pomimo nakazu opuszczenia statku. W filmowej wersji Ornak miał zatonąć. W obu przypadkach jest to właśnie próba wody. Ale zamiast tego Olszewski musiał dograć scenę przypadkowego spotkania Tarłowskiego i Janicza. Janicza, bo bohaterem filmu jest Roman Janicz. W scenopisie jest nim Stefan Roman. Czytając scenopis, odnoszę wrażenie, że to, co sfilmowano i to, co trafiło do kin, to dwa zupełnie inne filmy. Pierwotna wersja miała zupełnie inny przekaz. Akcja była wartka, a i scen katastroficznych nie brakowało. Do tego krytyka zmanierowanego środowiska artystycznego podczas festiwalu w Sopocie. Jest jeszcze coś. Artykuł, który napisał filmowy redaktor Tarłowski. Suche fakty. Jerzy Kryszak jest zaskoczony, słysząc, że taki artykuł został opublikowany na łamach tygodnika Prawo i Życie jeszcze w trakcie procesu. Napisał go Aleksander Rowiński, jeden z najbardziej znanych polskich reportażystów. 11 siedzi na ławie oskarżonych. Niesłusznie. Za co każe się odpowiadać tym świetnym budowniczym statków? Dyrektorowi naczelnemu, skoro sytuacja jest bezsporna? Zawinił monter, wyłącznie. To on podpalił statek. Nikt inny. Miał wykonać najprostszą czynność, łatwą. On poszedł z ogniem do ropy. 7 grudnia wróciła Konopnicka z rejsu próbnego. Wśród napraw, przeróbek, prac, które są zwykle po powrocie statku z morza do wykonania, była również ta, wstawić zawór do rurociągu. Monter był na kursie i pokwitował odbiór tej niewielkiej, ale mądrze ułożonej książeczki, w której powiedziane jest, co wolno i co należy. On nie. On działał wbrew najprostszym zasadom zachowania bezpieczeństwa, wbrew przepisom, wbrew temu, o czym go uczono, wbrew książeczce, której odbiór pokwitował. On sobie szczególnie zlekceważył. Za tego montera ma odpowiadać dyrektor? Nie ma na ławie oskarżonych montera. Nie odpowie nikomu i na żadne z pytań. Jest pierwszy na liście 21. Nie tylko dlatego, że jego nazwisko zaczyna się na A. On musiał spłonąć najpierw. Jednak nie wszyscy są przeciw niemu. On odszedł, rzecznicy jego sprawy pozostali. Mają argumenty. Przecież monter nie był żółtodziobem. Pracował w stoczni długo. Znał fakt. Już on dobrze wiedział, czym grozi ropa. Przy swoim zajęciu na pewno uważał. Albo to nie pracował w stoczni przy rurociągach z paliwem, przy zbiornikach. Nie jego wina. Nie mógł przewidzieć, że spuszczą mu z otwartego rurociągu wprost na palnik ropę. Winien jest mechanik. Przyszedł do stoczni niedawno. Nie ich człowiek, nie stoczniowiec. Swoje znaczy, że mogą o nim tak powiedzieć. Mechanik odkręcił ten nieszczęsny zawór. Reportaż Rowińskiego opatrzono wstępem. Nie jest jednak jasne, kto jest jego autorem. Chwilami można odnieść wrażenie, że sam Rowiński, ale czy mógł pisać o sobie, przedstawiając punkt widzenia redakcji? Tekst brzmi tak, jakby redakcja chciała się odciąć od publikowanego tekstu, tłumacząc coś niezrozumiale o trudnej roli sądu w ocenie sprawy, o różnych punktach widzenia i kończy odnosząc się do autora tekstu. Aleksander Rowiński w swym reportażu nie ustosunkowuje się do wyroku, relacjonuje tylko przebieg wydarzeń, zgłaszając wiele znaków zapytania. Są one na pewno potrzebne i są równie na pewno nie wszystkie. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Ogień.
23 ofiara. Andrzej Braun na ostatniej stronie powieści zamieścił adnotację wskazującą miejsce i czas pisania książki. Warszawa 1964-1969-1972. Nie jest jasne, dlaczego książka powstawała na raty przez tyle lat. Tak samo jak nie jest jasne, dlaczego pomiędzy zdjęciami a premierą filmu minęły niemal 2 lata. Nie jest nawet jasne, kto napisał scenariusz. Na stronie Film Polski jako scenarzystów wpisano Włodzimierza Olszewskiego i Andrzeja Brauna, ale przy obu nazwiskach postawiono znak zapytania. Za to na scenopisie, który odnalazłem w archiwum, znajdują się nazwiska Olszewskiego i Jana Mogilnickiego. Jan Mogilnicki jest wykładowcą łódzkiej filmówki. Nie podano mi jego numeru telefonu. Otrzymałem tylko adres mailowy. Napisałem, by wyjaśnić sprawę autorstwa scenariusza. Niestety Jan Mogilnicki nie odpowiedział. W monografii Ginące frachtowce Ryszarda Leszczyńskiego odnajduję jeszcze jeden dramatyczny rozdział, który napisał Pożar Konopnickiej. W grudniu 1962 roku, pół roku po zakończeniu sprawy sądowej, tygodnik Głos Stoczniowca informuje o śmierci byłego dyrektora Stoczni Gdańskiej Jerzego Wychowskiego. Przedwczesna śmierć zabrała z naszego grona wartościowego człowieka, który do ostatniej chwili aktywnie i bezpośrednio związany był z przemysłem okrętowym. Łącząc się z uczuciem i myślami z najbliższą rodziną, wyrażamy swój głęboki smutek i współczucie. Postać tego drogiego towarzysza pracy pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wychowski miał 43 lata. Bronił się przed sądem, a ten oczyścił go z zarzutów. Mimo to czuł się winny tragedii. Popełnił samobójstwo. Jest więc kolejną, 23. ofiarą pożaru. Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze tajemnicza 22. ofiara. Służba bezpieczeństwa musiała ustalić, kim był człowiek, który w chwili pożaru znalazł się na statku. Niestety w 1989 roku gdańska bezpieka wyjątkowo dobrze wykonała rozkaz generała Czesława Kiszczaka. Akta śledztwa zostały zniszczone. Nie oznacza to jednak, że nic nie pozostało. Każde doniesienie agenturalne trafia do kilkunastu miejsc. Z pewnością w różnych teczkach pozostały fragmenty, które z biegiem lat uda się odnaleźć. Póki co pozostaje tylko postawienie hipotezy. Stoczniowcy ściśle współpracowali z załogami statków. Marynarze zajmowali się przemytem na mniejszą lub większą skalę. Alkohol i papierosy kupowane w portach w Hamburgu dostarczali na Wyspy Kanaryjskie i do portów Afryki Zachodniej. W drugą stronę przewozili narkotyki. Służby oczywiście o tym wiedziały i statki były kontrolowane. Dlatego nie wystarczyło ukryć kontrabandę w jakimś zakamarku. Potrzebowano fachowo zbudowanych skrytek umieszczonych w konstrukcji kadłuba albo nawet wewnątrz zbiorników z paliwem. Ale to dało się zrobić wyłącznie na etapie budowy. Organizatorzy przemytu płacili stoczniowcom ogromne pieniądze za takie schowki, a zmieniając statki odsprzedawali je kolejnym załogom. Jest prawdopodobne, że na pokładzie Konopnickiej pojawił się ktoś, kto przed przekazaniem statku odbierał przemytniczą dziuplę. Zaginięcie marynarza z pewnością musiało zostać skojarzone, ale służbie bezpieczeństwa nie zależało na ujawnieniu tego faktu. Rodzina zaginionego prawdopodobnie nigdy nie dowiedziała się, co się stało. Pożar Konopnickiej stał się inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego, który napisał piosenkę MS Maria Konopnicka. Wykańczaliśmy jednostkę, plan się walił, liczył czas, a tych paru pracowało tam na dnie. Wtem się ogniem zajął mostek, ewakuowali nas, a od tamtych na dnie odwrócili się. Okręt płonie, krzyczą plan, trzeba gasić co się da. My po jeszcze żywych dalej kadłub ciąć. Wtedy wojsko zawezwali i ratować zakazali. Kula w łeb, kto zechce w rękę palnik wziąć. I słyszeliśmy, jak młoty o stal walą. Coraz wolniej, jakby z czasem zwlekał czas. Oni biją tam na alarm, że się żywym ogniem palą. My stoimy i nie robi nic nikt z nas. I ucichło to ich bicie długo zanim pożar zgasł. Milczał statek ocalony, wojsko my.
ale premię za przeżycie wyfasował każdy z nas i urlopu strachowego po 2 dni. Zwodowaliśmy jednostkę i obór tę szampan prysł, zaspawanych na dnie wiecznych grób wśród braw, w chorągiewkach nowy mostek, flag biało-czerwonych błysk, płyń po morzach, imię polskiej floty sław. I słyszymy wciąż, jak młoty o stal walą, coraz wolniej, jakby z czasem zwlekał czas. Oni biją tam na alarm, że się żywym ogniem palą, my stoimy i nie robi nic nikt z nas. Ogniem nie zajął się mostek, a maszynownia. Na nabrzeżu nie było wojska, choć stoczniowcy mogli odnieść takie wrażenie. W PRL-u nie istniała Państwowa Straż Pożarna. Jednostki straży były utrzymywane przez władze lokalne i tylko w kwestii przepisów podlegały bezpośrednio pod władzę zwierzchnią. Dlatego strażacy nie mieli jednolitego umundurowania ani wyposażenia. Najczęściej używali wojskowych bądź milicyjnych polowych mundurów nazywanych potocznie MORO. W kolejnych zwrotkach Kaczmarski śpiewa o milczącym, ocalonym statku. Statek nie został ocalony. Spłonął. W piosence Barda Solidarności jest też wzmianka o wypłaceniu premii za przeżycie. Premię faktycznie wypłacono, ale za wykonanie rocznego planu, o co wnioskowali sami stoczniowcy, wywierając na władzach presję za pośrednictwem prasy. Zwodowaliśmy jednostkę i o burtę szampan prysł. To kolejna nieścisłość. Po remoncie Konopnickiej nie zwodowano i nie rozbijano o burtę butelki szampana. Woduje się surowe kadłuby, które są przekazywane do prac wykończeniowych. Pozostaje jeszcze sprawa refrenu, w którym młoty biją. To jednak najważniejsza kwestia, która wymaga osobnego omówienia. Póki co postawmy kropkę, mówiąc licencja poetica. Choć nie byłem bezpośrednim świadkiem pożaru, poznałem tę historię od kolegów, stoczniowców. Przez lat, bowiem kilkanaście, pracowałem w Stoczni Gdańskiej. Upłynęło sporo czasu. Losy rzuciły mnie do redakcji rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Tam spotkałem Jacka Kaczmarskiego i w radiowej kantynie opowiedziałem mu o tragedii na Konopnickiej. Dzień później, a było to 29 sierpnia 1985 roku, Jacek podarował mi wraz z dedykacją tekst pod tytułem M.S. Maria Konopnicka. Jeszcze tego samego wieczora w prywatnym mieszkaniu, w wąskim gronie radiowców, Kaczmarski wykonał ten utwór po raz pierwszy. Tym to sposobem w odległym od Gdańska Monachium Bart Solidarności Jacek Kaczmarski oddał hołd ofiarom pożaru, ofiarom, których najprawdopodobniej można było uniknąć. Byłym dziennikarzem Radia Wolna Europa jest Bogdan Żurek, stoczniowiec i opozycjonista z Solidarności. To z jego relacji Kaczmarski dowiedział się o bijących na alarm młotach i wycinaniu otworów w kadłubie. Obie informacje są powielane w wielu współczesnych publikacjach prasowych i filmach dokumentalnych. Mówią o tym relacje byłych stoczniowców, którzy twierdzą, że byli świadkami pożaru. Wszyscy powtarzają, że stojący na nabrzeżu robotnicy słyszeli, jak ludzie uwięzieni w płonącej maszynowni przez długi czas bili młotami w burtę statku, dając sygnał, że wciąż żyją. Stoczniowi decydenci mieli się ociągać z decyzją wypalenia otworu w kadłubie i przez to skazali robotników na śmierć. Powodem miało być to, że statek budowano dla Związku Radzieckiego. Dlatego nie chciano zniszczyć kadłuba. Opóźnienie miało również wynikać z tego, że prowadzący akcję nie wiedzieli, gdzie znajdują się zbiorniki z paliwem, a w sztabie akcji brakowało rysunków konstrukcyjnych. Otwór miał zostać ostatecznie wycięty, ale zbyt późno. A skutkiem tego w przyszłości wprowadzono nawet oznaczenie na burtach, w którym miejscu można bezpiecznie dostać się do środka maszynowni. Zbliżoną wersję wypadków powielił w części również film Próba ognia i wody. Redaktor Tarłowski próbuje rozwikłać problem ratowania ludzi. Dopytuje o to dyrektorów, a oni tłumaczą, że to nie dawało szans, co gorsza groziło wybuchem. A jak było naprawdę? Jak wiadomo, MS Konopnicka nie była statkiem przeznaczonym dla radzieckiego armatora. A na zachowanych archiwalnych fotografiach nie widać otworów w kadłubie. Czyli nie został wycięty. Ale jak w każdej legendzie, i w tej jest ziarnko prawdy. Jak wiemy, do maszynowni wypalono 3 otwory przez grudź z 3. ładowni. I to dość szybko, już po godzinie od wybuchu pożaru.
Mimo to nie udało się tamtędy nikogo wydostać. Do maszynowni można było również wejść przez tunel wału śrubowego. Tą drogą dwóch strażaków doszło do siłowni, ale nawet w aparatach oddechowych i ubraniach żaroodpornych nie mogli wejść do środka. Powodem było zadymienie i wysoka temperatura. Również brak rysunków konstrukcyjnych i nieznajomość rozmieszczenia zbiorników trzeba uznać za legendę. Konopnicka była 24. statkiem z serii B-54 i konstrukcja była bardzo dobrze znana. Plany znajdowały się w biurze kierownika nadzorującego prace wykończeniowe. Poza tym zbiorniki z paliwem nie przylegają do burty, a już w żadnym razie burta nie jest jednocześnie ścianą zbiornika. Pomiędzy burtą a zbiornikiem znajdują się koferdamy, zamknięte, puste przestrzenie, których zadaniem jest izolowanie zbiornika. A zatem kolejna część relacji świadków pożaru jest tylko legendą. Tak samo jak wprowadzenie oznaczenia miejsca, w którym rzekomo można dostać się bezpośrednio do maszynowni. Zapytałem o to w Stoczni Gdańskiej. Takiego oznaczenia po prostu nie ma. I na koniec pozostaje wyjaśnić jeszcze refren piosenki Kaczmarskiego. Czy było możliwe, aby przez dłuższy czas ktoś z uwięzionych w maszynowni mógł bić młotem w burtę statku? Jadę do Gdańska, do Portowej Straży Pożarnej Florian. Mam okazję wziąć udział w szkoleniu pożarowym dla marynarzy. Po przeszkoleniu z obsługi aparatu ubrany w strażacki kombinezon wchodzę do specjalnego kontenera. Dym jest bezpieczny, z dymiarek teatralnych. Mimo to wrażenia są bardzo realistyczne. Od razu tracę orientację. Idę jako ostatni, przede mną dwóch kolegów marynarzy. Słyszę tylko ich głosy. Grube rękawice utrudniają badanie otoczenia dotykiem. Zadanie nie jest proste, bo w całkowitej ciemności musimy pokonać przeszkody, wspinać się po drabinkach na platformy, zjeżdżać z nich, czasem iść na czworaka i przeciskać się przez ciasne rury i przejścia. A na plecach dźwigam 12-kilogramową butlę, która co chwilę uderza w ściany i utrudnia ruchy w bardzo wąskich zakamarkach. Na końcu światło stroboskopowe razi przywykłe do ciemności oczy i ogranicza orientację. Ale dzięki niemu widać, że wnętrze jest całkowicie zadymione. Mimo to mogę normalnie oddychać dzięki szczelnej masce i powietrzu z butli. Zadanie wykonane. Nie zgubiliśmy się, udało się przejść cały labirynt z przeszkodami, a po drodze odnaleźć i zakręcić zawór. Po wyjściu okazuje się, że zajęło nam to niespełna 10 minut. Byłem pewny, że wewnątrz spędziliśmy przynajmniej pół godziny. Teraz dowiaduję się, że zawodowi strażacy robią to samo, ale we wnętrzu, w którym naprawdę pali się ogień. Jest prawdziwy dym i wysoka temperatura. W tych warunkach muszą wymienić uszkodzoną maskę i podłączyć nową butlę z powietrzem, a do tego znaleźć ognisko pożaru i ugasić ogień. O Konopnickiej rozmawiam z instruktorami. Mówię o płonącej ropie, temperaturze sięgającej w epicentrum 1200 stopni i maszynowni wypełnionej dymem i gazami pożarowymi. Jest tak, jak sądziłem. W tych warunkach można przeżyć najwyżej 5 minut. Gazy pożarowe zawierają do 57% tlenku węgla. Do zabicia człowieka wystarczy 2%. Reszta to toksyczne związki chemiczne. Większych szans nie daje nawet ukrycie się w jakimś zakamarku. Część stoczniowców schroniła się w studzienkach zenzowych i koferdamach, osłaniając włazy własnymi kufajkami. To mogło dać im najwyżej kilka lub kilkanaście minut. O odnalezieniu burty i biciu młotami na alarm nie mogło być mowy. Przy okazji wyjaśnia się jeszcze jedna zagadka techniczna. Przez kilka godzin zwlekano z wpuszczeniem do maszynowni dwutlenku węgla. Paradoksalnie nie chodziło o ludzi. Prowadzący akcję z pewnością wiedzieli, że wewnątrz nikt nie mógł już przeżyć. Ale przy temperaturze 1200 stopni dwutlenek węgla w wyniku reakcji fizycznej zostaje rozłożony na tlenek węgla i tlen. Pierwszy gaz jest palny, a drugi podsyca spalanie. Wnętrze musiało zostać najpierw schłodzone. To dlatego przez wiele godzin ściany szczelnie zamkniętej maszynowni polewano wodą. Gaz można było wpuścić dopiero, gdy temperatura spadła poniżej 800 stopni. W relacji Bogdana Żurka jest jeszcze jedna informacja, która od lat jest powielana we wszystkich polskich publikacjach i budzi ogromne emocje. Po rocznym remoncie Konopnicką przekazano Chipol Brokowi. Przez 17 lat jednostka pływała pod polską banderą na liniach dalekowschodnich. Sprzedana Chinom podczas postoju w Szanghaju 30 października 1980 roku. Konopnicka spłonęła.
Konopnicka weszła do floty PLO w 1963 roku. Od pierwszych dni okryta złą sławą, piętnem statku, który zaczął zabijać jeszcze zanim wyruszył w swój pierwszy rejs. Takie jednostki były wśród załóg nazywane fatalnymi. Jak widać i w stoczni jej pamięć wciąż była żywa. Tymczasem Ognista Maria, jak ją nazywano, pływała szczęśliwie unikając wypadków. W marcu 1977 roku polskie linie oceaniczne przekazały statek nieodpłatnie chińskiemu armatorowi. Faktycznie, pod chińską banderą zmienił nazwę na Yixing. W Wikipedii odnotowano, że 30 października 1980 roku Yixing podczas postoju w porcie w Szanghaju uległ całkowitemu spaleniu. Niestety wpis nie jest opatrzony żadnymi przypisami. Poza polskimi stronami internetowymi nie udało mi się odnaleźć żadnej wzmianki na temat pożaru w Szanghaju. Są za to informacje o innych pożarach polskich statków, które spłonęły doszczętnie w dalekowschodnich portach. Wrócimy do tego w innym odcinku Żywiołów. Póki co, w ustaleniu faktów z pomocą przychodzi rejestr brytyjskiego towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd's, największej i najstarszej organizacji dbającej o standaryzację i bezpieczną eksploatację konstrukcji morskich. Rejestr Lloyd's nie pozostawia jednak wątpliwości, że to kolejna miejska legenda powielana przez dziennikarzy i Wikipedię. W 1982 roku Yixing faktycznie znika z rejestru, by pojawić się w nim pod nową nazwą – Zhengxing. Rok później statek kończy służbę i na plaży Chittagong w Bangladeszu dawna Konopnicka zostaje pocięta na złom. Widocznie jednostka była już w tak złym stanie technicznym, że nie otrzymała kolejnej czteroletniej klasy użytkowej. A to oznaczało brak możliwości ubezpieczenia statku, załogi i ładunku. I brak zgody na wchodzenie do większości portów. Dodam, że podobna legenda przydarzyła się w przypadku jednego z lotowskich samolotów, którego historię poznamy w innym odcinku Żywiołów. Maszyna po sprzedaniu miała się rozbić. W rzeczywistości latała szczęśliwie do późnych lat 90., a jej fragmenty można zobaczyć w jednym z muzeów. Wersja o katastrofie, co zrozumiałe, budzi większe emocje wikipedystów, którzy informacje czerpią z bardzo wiarygodnych źródeł. Z reporterskiego obowiązku dodam, że hasło w Wikipedii dotyczy nieistniejącego statku MS Maria Konopnicka i nie posiada ani jednego przypisu, ani odsyłacza do jakiejkolwiek bibliografii. Statek od początku nosił nazwę Konopnicka. Imię Maria omyłkowo dodano w jednym z nadmorskich dzienników w kwietniu 1961 roku w notatce informującej o wodowaniu nowej jednostki. Większości z nas może się wydawać, że dodanie imienia nie ma znaczenia. Ma i to bardzo istotne, bo we flocie polskich linii oceanicznych pływał MS Batory i MS Stefan Batory. To dwa różne statki zbudowane w różnych latach i różnych stoczniach. Dodanie imienia ma ogromne znaczenie przy sprawdzeniu w rejestrze Lloyd's. Marii Konopnickiej w nim nie ma i nigdy nie było. Hasło w Wikipedii dotyczące pożaru również odnosi się do nieistniejącego statku MS Maria Konopnicka. Wikipedia na swojej stronie raz podaje 22 ofiary, by dalej podać liczbę 21, w żaden sposób nie wyjaśniając przyczyn różnicy. Czytamy w nim. Do pożaru doszło podczas prac przy rurociągu, który dostarczał paliwo do agregatu prądotwórczego. Rurociąg został odłączony w celu poprawienia kilku nieszczelnych spoin i agregat przestał działać. Pracujący w pobliżu stoczniowiec, który nie wiedział o przyczynach odłączenia rurociągu, chcąc przywrócić dostawę energii elektrycznej z agregatu, odkręcił zawór doprowadzający ropę do sprawnego rurociągu. W powstałym zamieszaniu nikt nie pomyślał o zamknięciu zaworu. Gdy płonąca ropa wywołała pożar, stoczniowcy zaczęli uciekać z wnętrza statku, zamykając za sobą włazy i drzwi, aby zahamować szerzenie się pożaru. To prawda. Mechanika Warskiego można nazwać stoczniowcem, choć jak pamiętamy z relacji prasowych, stoczniowcy nie uważali go za stoczniowca. Jednak cel wykonania przeróbki był zgoła inny. A niezamknięcie rurociągu trudno nazwać przeoczeniem wynikającym z zamieszania. W tym haśle są co prawda przypisy. Aż trzy. Pierwszy z nich odsyła do starej strony internetowej Portowej Straży Pożarnej Florian. Gdy pytam w jednostce o tę stronę, nikt nawet nie wie o jej istnieniu. Miała zostać wyłączona i przez przeoczenie wciąż jest aktywna.
Drugi przypis odsyła do YouTube'a, gdzie możemy zobaczyć piracką wersję dokumentu zrealizowanego przez Multimedia Bank Spółka z o.o. dla programu trzeciego TVP S.A., z którego ponownie dowiadujemy się o pożarze Yixing w Szanghaju. Ostatni przypis wskazuje amatorską stronę poświęconą twórczości Jacka Kaczmarskiego. Tam poza piosenką skopiowano wspomnienie Bogdana Żurka. I tak koło się zamyka. Legenda żyje własnym życiem. Paradoksalnie dramat na Konopnickiej został dość szybko zapomniany. Równo 20 lat później na wybrzeżu wybuchł inny pożar. Pożar, w efekcie którego Stocznia Gdańska jest ledwie cieniem tej z czasów PRL-u. Mimo wszystko, mając nadzieję na odnalezienie archiwalnych dokumentów lub fotografii, zatelefonowałem do obecnej stoczni. Zaskoczona rzeczniczka prasowa nigdy nie słyszała o tej historii. Za pomoc w realizacji tego odcinka dziękuję Portowej Straży Pożarnej Florian, a w szczególności Norbertowi Krollowi oraz instruktorom Piotrowi Witkowskiemu i Michałowi Kosińskiemu. To już koniec dzisiejszej historii. Na kolejny odcinek Żywiołów zapraszam za tydzień. Przypominam o subskrypcji kanału i o książce, która ukaże się pod koniec maja. Książka będzie do kupienia wyłącznie na Allegro, a jej nakład jest ograniczony do 500 egzemplarzy kolekcjonerskich. Każdy egzemplarz będzie posiadał numer seryjny i autograf autora. Na Allegro znajdziecie również moją ulubioną książkę, bogato ilustrowaną biografię Fiata 126P zatytułowaną Maluch. Malucha nie może zabraknąć w biblioteczce każdego, kto interesuje się historią PRL-u. Bo samochód jest tylko pretekstem do pokazania świata, w którym żyli wasi rodzice i dziadkowie. Jest to też idealny prezent dla kogoś bliskiego, a z pewnością dla facetów. Zwykle dostają flaszkę, ale książka jest lepszym prezentem, bo wystarczy na dłużej. Link do Malucha znajdziecie w opisie filmu. Prace nad Żywiołami wciąż trwają. Tak jak mówiłem, projekt udało się rozpocząć w 2020 roku dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokumentacja, a co ważniejsze, jej opracowanie trwa nadal. I oczywiście produkcja podcastu. A to kosztuje. Niestety znalezienie sponsorów nie będzie łatwe. Wątpię, by Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Lotnicze LOT czy Polskie Górnictwo Gazowe zechciały wesprzeć ten projekt finansowo. Już gdy zwracałem się o materiały archiwalne, kilkakrotnie odbijałem się od ściany. Nikt nie chce przypominać o wypadkach, powiedział mi jeden z rozmówców. W tej sytuacji pozostaje liczyć tylko na Was. Jeśli spodobały Ci się Żywioły i chcesz wesprzeć dalszą produkcję, możesz zostać ich patronem. Zapraszam na mój profil Patronite, Przemysław Semczuk, autor. Fragmenty materiałów archiwalnych przeczytali Leszek Filipowicz i Przemysław Korso. Wykorzystanie wymaga zgody autora i wskazania źródła za każdym razem, gdy podawane informacje pochodzą z powyższego dzieła. Copyright by Przemysław Semczuk. Copyright by 30 Plenum Spółdzielni Zenum. Produkcja 30 Plenum Spółdzielni Zenum, Toruń 2023. Efekty dźwiękowe i niektóre fragmenty muzyczne pochodzą z bazy www.zapsplat.com. Muzyka na podstawie licencji Universal Production Music oraz Paris Music.